trwa drugi etap budowy boiska lekkoatletycznego. Całe zadanie ma być wykonane do października. Prace trwają pełną parą. W tej chwili zaawansowanie prac to jest około 80%. Termin wykonania zadania to jest koniec października, więc nie ma tutaj zagrożenia, żeby ten termin miał zostać wydłużony. Do tej pory prace koncentrowały się na budowie trybun. Trybuny już są gotowe. Gotowe są też takie wiaty dla sędziów, dla zawodników, oświetlenie, monitoring. Obecnie trwają prace związane z parkingiem, z wykonaniem parkingów. Do wykonania pozostanie jeszcze ogrodzenie, nasadzenia zieleni i trwa jeszcze remont takiego obecnego budynku, w którym będzie się znajdować takie pomieszczenie sanitarne. Wykonawcą zadania na zlecenie gminy miejskiej jest firma Gardenia Sport spółka z o.o. z Warszawy. Koszt prac to 2 400 000 zł.